Otóż rzeczywiście mamy do czynienia z niedemokratycznym rządem w Rosji Putina, ale Szanowni Państwo, ja bym prosił, żeby Pan Przewodniczący zaprosił ministra kultury na posiedzenie naszej komisji, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Rady Programowej Polskiego Radia wkroczył na nią nielegalny jakiś człowiek, przedstawiając się za władzę w radiu. Tymczasem w KRS-ie wpisana jest nadal pani Kamińska. Zaburzał posiedzenie Rady. No i chciałbym się dowiedzieć od pana ministra, co miał w tej torebce w kieszeni, bo słyszałem, że państwo mówiliście, że to były papiery, no mielony papier, to chyba w takiej instytucji czy w takim zakładzie ktoś, kto jest ministrem i nosi w torebce foliowej mielony papier, to chyba nie jest najlepsze miejsce. Może powinien być w jakimś innym zakładzie, bo jeżeli tak nienormalne, skandaliczne decyzje są podejmowane przez ministra, który mielony papier nosi w torebce, to ja się nie dziwię, że takie idiotyczne decyzje są podejmowane, bo normalny człowiek nie nosi mielonego papieru w torebce. Bo państwo żeście tłumaczyli, że to nie były narkotyki albo jakieś inne środki, nie puder, cukier, tylko mielony papier w torebce. Dziękuję. Więc panie bardzo. Przewodniczący, mamy do czynienia z sytuacją początku takiego reżimu, jak jest w Rosji. I mamy też już osoby, które były więźniami politycznymi. Jedna z nich była torturowana. Więc ja w pełni popieram uchwałę, która jest upamiętniającą śmierć opozycjonisty rosyjskiego, ale chciałbym, żeby w Polsce taka historia nie nastąpiła i chciałbym, żeby ministra kultury zaprosić, no bo człowiek, który, tak jak mówię, mielony papier w torebce nosi, chyba nie powinien być ministrem kultury, niszcząc instytucje, tak jak mówiłem, na posiedzenie Rady Programowej przyszedł jakiś człowiek, domagał się zabierania głosu, choć jest całkowicie nieuprawniony, twierdząc, że jest kimś, kto ma prawo. I dzisiaj jest sytuacja taka, że osoby, które były pracujące w radiu i przygotowywały posiedzenie rady, zostały zwolnione bezprawnie i nie ma kto organizować pracy tej instytucji. Dziękuję bardzo. Jak słyszę, sprzedano fortepian, zwolniono człowieka, który był dyrektorem Radia Chopin, bardzo panu posłowi, który dziękuję. Zupełnie nie miał nic wspólnego z polityką, był wybitnym fachowcem. To jest naprawdę skandal. Minister kultury powinien dbać o kulturę, a nie ją niszczyć. Wysłał tam swojego jakiegoś człowieka ze swojego gabinetu. Wie pan, panie przewodniczący, to jest po prostu skandal, co się wyrabia. Ja rozumiem, powiem, że zamykacie usta opozycji. Zabraliście media polskim obywatelom. Nie mają skąd się dowiedzieć informacji. To być może chociaż w ten sposób, bo w internecie być może jest transmisja z naszego posiedzenia, dowiedzą się, że minister kultury nosi mielony papier w torebkach, w kieszeniach w Sejmie, co świadczy o tym, że raczej w innej instytucji powinien się znajdować. Jak on się bierze za uzdrowienie kultury, to może zacząłby od uzdrowienia samego siebie, bo to chyba nie jest zdrowy człowiek, który mielony papier nosi w torebce. Panie pośle, to państwo przeginacie to, co zrobiliście w mediach. Bandyci weszli do mediów, poturbowali naszą koleżankę, wyrzucili prawowite władze, a wy mówicie, że co? Panie pośle, mamy na ten temat nie rozmawiać? Będziemy. To są skandale, co robicie. Panie pośle, chcę panu zwrócić uwagę. Może pan mi zwracać uwagę, ja zwracam wam uwagę, że wy terroryzujecie naród. Jest pan posłem w tym parlamencie nieco i mam prawo się wypowiadać, jeżeli są takie rzeczy w naszym kraju. Jest pan, to jest do rzeczy. To jest komisja kultury, a minister kultury niszczy kulturę w sposób chamski, brutalny, używając jakichś wynajętych osiłków. Panie pośle, jest pan krócej w Sejmie ode mnie, ale na tyle długo, aby umieć rozpoznać, w jakim punkcie porządku obrad w chwili obecnej na komisji jesteśmy. Blokujecie usta. Chcieliśmy rozszerzyć porządek, nie pozwoliliście, więc będziemy to robić bez rozszerzenia porządku. Będziemy możliwe protestować, mamy do tego prawo. Ma pan prawo protestować. I protestuję. Pani Aleksandra Leo, proszę bardzo. Jest takim wnioskiem, jest 9, zaraz zaczyna się posiedzenie Sejmu, więc proponowałabym pani pośle Suski przenieść fascynującą dyskusję o mielonym papierze na inny czas. To wy mówiliście, że wasz minister miał papier w torebce. Ma pan oczywiście prawo
ma to pan wasze pomysły prawo zabierać tego, co głos. Natomiast dziękuję. Ja nie widzę w tym momencie sensu przebywania na komisji antykultury. Jest to kompletnie dziękuję niewskazane, bardzo. Do widzenia. Bo tylko się pan ośmiesza. Dziękujemy panu bardzo. Wy brutalnie niszczycie Polskę. A słowo kultura jest panu obce. Jest takie trudne dla pana słowo oksymoron. Pan i kultura. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja jednak bym chciała, żeby pan podjął działania, ponieważ to jest rzeczywiście próbuje się zamykać usta posłom opozycji i jeszcze nawet tak obraża się. Co to było? Co pani przed chwilą powiedziała? Przepraszam bardzo. Pani i mam kultura, powtórzyć? Nie usłyszała pani, czy nie zrozumiała pani? Pani i kultura i pani i rozum. Też mogę tak mówić. O, ale natomiast może jeśli pani. Chodzi o pana, jeśli panie chodzi przewodniczący, o pana, ja złożyłem formalny wniosek o głosowanie. Czy tutaj spotkaliśmy? Proszę, wyjaśnię jedną drobną rzecz. Państwo byliście oburzeni wypowiedzią pana Marka Suskiego na temat stanu zdrowia pana Sienkiewicza. Ja... No nie, tego wprost nie powiedział. Powiedział o stanie zdrowia. Ja przypomnę tylko, że pan minister Sienkiewicz na pytanie, co jest w tej torebeczce, powiedział, że ma tam zmielone kości swoich wrogów. Chciałabym, żebyście państwo to wiedzieli. Ja wiem, że można to traktować jako żart, głupi żart, ale to też pokazuje pewien stan ducha, stan intelektualny ministra kultury. Jeśli się połączy to z tym, co się dzieje w kulturze pod jego rządami, to ja bym chciała państwa alarmować. Po prostu to dziękuję wy decydujecie, kto tam jest. To ja powtórzę wniosek formalny. Jeszcze raz dziękuję. Od razu powiem, że nie będę pozwalać na Komisji Kultury i Środków Przekazu, abyśmy zajmowali się stanem ducha kogokolwiek. To po pierwsze. Po drugie, będę starać się pilnować porządku obrad i prosiłbym państwa, aby w tej materii zachować nie tylko powściągliwość, rzetelność, profesjonalizm, wyczucie i adekwatność sytuacji.